Rozmowa dnia. I w naszym studiu Szymon Szynkowski-Welsenk, wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. I prawdopodobnie kandydat do Europarlamentu, jeśli wierzyć doniesieniom medialnym. A to na razie doniesienia medialne, poczekajmy. Ale propozycja jest, nie zaprzecza pan. Poczekajmy, na razie są oficjalne dwa pierwsze miejsca we wszystkich okręgach, a co do reszty, to są jeszcze cały czas bardziej fakty medialne. To teraz właśnie o faktach medialnych, ale wymierzonych w Polskę. Mieliśmy do czynienia z niezwykłą prowokacją. Oto prasa izraelska zaczyna rozpowszechniać informacje o tym, jak to w ostatnich dniach został zdewastowany żydowski cmentarz w Świdnicy. Polskie władze reagują. Okazuje się, że nikt tam niczego nie zdewastował. Wszystko jest w najlepszym porządku. A zdjęcia rozpowszechniane przez izraelskie media pochodzą sprzed kilku lat. Wojna dyplomatyczna zeszła do poziomu wojny troli w internecie w tej chwili? No to, co rzeczywiście pojawiło się wczoraj przed południem w zakresie tej informacji, tego skandalicznego fake newsa, który nosi pełne znamiona prowokacji, i to nie waham się tutaj powiedzieć, że może być to prowokacja w pełni zaplanowana, dobrze zaplanowana. To jest rzecz, która niestety próbuje wykorzystać kontekst napięcia polsko-izraelskiego do podbijania tego napięcia, do zwiększania tego napięcia, ale wczoraj bardzo sprawnie zareagował wojewoda dolnośląski, który zidentyfikował te cytowania bardzo szybko, zweryfikował za pośrednictwem służb, że żaden incydent nie miał miejsca. Działaliśmy tutaj w porozumieniu z panem wojewodą, pan ambasador Magierowski, jak i centrala MSZ-u w zasadzie w niespełna 2 godziny po tych pierwszych doniesieniach izraelskich mediów już to prostowała i to nie wybuchło, znaczy ten zaplanowany granat nie wybuchł na szczęście. Ale to pokazuje, że nawet kiedy politycy wysokiego szczebla wstrzymują się, a na razie powiedzmy w ostatnich kilku dniach wstrzymywali się od ostrych wypowiedzi, to i tak można temperaturę sporu właśnie przy pomocy takich operacji bardzo mocno podnieść. Czyli tak. Zapowiedź tego, co nas czeka aż do 5 kwietnia do wyborów w Izraelu. I dlatego byłoby bardzo dobrze, ponieważ do 5 kwietnia jeszcze czasu dużo, aby ze strony Izraela pojawił się jednoznaczny gest. Chociażby jednoznaczny gest odnoszący się do tej skandalicznej, haniebnej wypowiedzi pana ministra Izraela Katza z niedzieli, która w żaden sposób nie może być przedmiotem jakiegokolwiek usprawiedliwienia czy wytłumaczenia. Głosy potępienia tej wypowiedzi płyną z całego świata, ze strony środowisk żydowskich, ze strony ambasador Mosbacher, ze strony bardzo wielu osób i środowisk, i myślę, że to dzisiaj Izrael ma z tym problem i to jest wypowiedź, która dzisiaj ciąży na jej autorze, kompromituje jej autora, ale również szkodzi Izraelowi i jego wizerunkowi na arenie międzynarodowej. No zresztą w izraelskiej prasie też pojawiają się w ostatnich dniach mocne na ten temat opinie. Jedną z nich przytacza dziś Rzeczpospolita. To jest tekst publicysty Izrael Hayom. Eldad Beck w mocnych słowach wzywa: przeproście natychmiast, powinien to zrobić rząd Izraela, powinien to zrobić ów minister, który tak potraktował Polaków. I Eldad Beck pisze, cytuję: Izraelczycy traktują dziś Polaków jak worek treningowy, a jednocześnie całują ślady stóp Niemców, z których większość nie rozliczyła się ze swoją przeszłością. Zdecydowane słowa, ale słowa trafne. I takie słowa potępienia padają z całego świata. Tak jak powiedziałem, Izrael z każdą godziną, kiedy słowa ministra dyplomacji Izraela nie są sprostowane, ten problem z punktu widzenia państwa Izrael na arenie międzynarodowej się zwiększa. No ale też w ogniu kampanii wyborczej, która również trwa w Izraelu, chyba jednak nie możemy liczyć na to, że słowo przepraszam padnie. Możemy liczyć na co? Na ciszę do 5 kwietnia? My na to liczymy. Niestety jest tak, że część polityków izraelskich nie wzięła odpowiedzialności za swoje słowa i w imię doraźnych celów kampanii wyborczej, zbicia kilku punktów na arenie wewnętrznej, jest w stanie poświęcić za to dobre relacje polsko-izraelskie, ale także wizerunek własnego kraju na arenie międzynarodowej. To jest bardzo zasmucające i liczę, że znajdą się też odpowiedzialni politycy izraelscy, którzy będą na tą sprawę patrzeć inaczej. A kiedy zaczniemy rozmawiać
rozmowy z Komisją Europejską na temat przekopu Mierzei Wiślanej. Wedle informacji, które wczoraj się pojawiły, pilnie takich informacji Komisja od Polski oczekuje. Zaniepokojona. Ciekawy jestem, dlaczego tym, co dzieje się na Mierzei Wiślanej. Komisja oczywiście może być różnymi rzeczami zaniepokojona i wdrażać różne procedury, ale bardzo ciekawe jest to, jak używa opinii publicznej i budzenia pewnych nastrojów do swoich działań. To każe być tutaj podejrzliwym, czy aby te działania nie mają charakteru natury politycznej. Przypomnę, że jesteśmy w przededniu wyborów do Parlamentu Europejskiego i jedna z instytucji europejskich, która ma pełne prawo, żeby prowadzić różne procedury, w tym procedury wyjaśniające, w zasadzie zaczyna od tego, że stawia te pytania publicznie. I pytanie teraz, w jakim celu? Czy nie można tej kwestii, jeżeli są wątpliwości, wyjaśnić w normalnej procedurze dialogu, tak jak wiele innych spraw się wyjaśnia, ale być może mniej medialnych. Wybrano Mierzeję Wiślaną, bo jest to... Jest przecież nie jest tajemnicą. Jeden z flagowych projektów tego rządu do realizacji. Zresztą projekt planowany nie od dziś, tylko mówi się o tym od wielu lat. My wreszcie zaczęliśmy to robić. Projekt o znaczeniu geostrategicznym, dużym znaczeniu gospodarczym. Ale spokojnie będziemy komisarzom Komisji Europejskiej wyjaśniać te kwestie w tym dialogu i tej, i przyszłej, bo przypomnę, że ta Komisja Europejska kończy kadencję za kilka miesięcy. Czy co, na razie, tak jak wytykał izraelski dziennikarz, że to dla izraelskiego rządu Polacy stali się workiem treningowym, to dla Komisji Europejskiej czy najsilniejszych w niej sił politycznych Polska też jest przed wyborami do Europarlamentu takim workiem treningowym? Tylko, że Komisja na Polsce nic nie trenuje. Mam wrażenie, że w ramach na przykład tej procedury artykułu 7, gdzie bardzo wiele zaleceń komisji zostało czy to wyjaśnionych, czy wdrożonych za pomocą zmian legislacyjnych do systemu prawnego, komisja w tej chwili jakoś specjalnie nawet nie ukrywa, że kontynuuje swoje działania, mimo że problem został rozwiązany, powodowana kwestiami politycznymi. Pan komisarz Timmermans ze swoją kampanią wewnątrz Komisji Europejskiej, który chce zostać szefem Komisji Europejskiej, jest tego najbardziej wyrazistym przykładem. A gdzie w tej całej układance w takim razie umieścić słowa Donalda Tuska, który ostatnio głośno mówi o tym, jak to źle dzieje się w Polsce, o tym, że mimo że piastuje takie, a nie inne stanowisko europejskie, to jednak sprawy polskie bardzo go interesują i wynik wyborów do Europarlamentu w Polsce. No niektórzy to odbierają jako zapowiedź powrotu do polskiej polityki. To jest bezprecedensowe, aby szef Rady Europejskiej, ta funkcja nie ma jakiejś bardzo długiej tradycji, ale no, wydaje się, że to jest bardzo zły kierunek, jeżeli pełniąc tą funkcję, ważną funkcję w Unii Europejskiej, osoba ją pełniąca, zamiast starać się być ponad kwestiami politycznymi, zajmować się ściśle kwestiami dotyczącymi spraw unijnych, przecież których nie brakuje wyzwań i problemów, angażuje się w politykę krajową w sposób jednoznaczny. I proszę zwrócić uwagę, że co do Polski, no to Donald Tusk ma bardzo konkretne cele polityczne, które za tym stoją, co oczywiście nie usprawiedliwia jego działań, ale można powiedzieć, że ma swój polityczny plan. Ale Donald Tusk postanowił poszerzyć te swoje dobre rady, na przykład takich dobrych rad udziela Brytyjczykom, co spotkało się z bardzo wyraźnymi, mówiąc oględnie, reakcjami na Wyspach, a więc zachowuje się no niestety w sposób szkodzący jedności Unii Europejskiej, a przecież jest osobą pełniącą funkcję, która powinna Unię Europejską spajać. Wytykał Szymon Szynkowski-Welsenk, wiceminister spraw zagranicznych, gość radiowej Jedynki i Sygnałów Dnia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Była to rozmowa dnia.